Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Jak już zauważyliście po tytule tego materiału, jest to odpowiedź po pierwsze na film Pawła Groma, ostatni, a tak naprawdę jest to odpowiedź na zarzuty owcy, jakie się pojawiły po tym materiale. Ja sobie tutaj wypisałem takie najważniejsze punkty, które mnie może nie to, że uraziły, bo to jest złe określenie, ale które chciałbym wyjaśnić z wypowiedzi owcy. W ogóle, jeżeli ktoś nie wie, o czym ja mówię, to w informacjach pod filmem zamieszczam po pierwsze link do materiału Pawła, po drugie do materiału właśnie owcy z warszawskiego koksa. I teraz jeszcze, czekajcie, bo tego nie przygotowałem, bo tam były zarzuty odnośnie mojego udostępnienia i postu, jaki się pojawił, związanego właśnie z filmem Pawła. Dobra, już wszystko mam. Okej, więc zaczynamy. Po pierwsze, Paweł Grom zrobił materiał dlaczego If You Fit Your Macros, czy IFYM, nie wiem skąd się wzięło to określenie IFYM, ale okej. To gówno, czy tam to gunwo, bo tak to określił. On tam w tym materiale przedstawia swoją opinię na ten temat. I teraz tak, ja wiedziałem, że ten film zrobi burzę, ale udostępniłem go u siebie, dlatego że uważam, że Paweł w bardzo dosadny, aczkolwiek mądry sposób przedstawił tam pewne aspekty, które przez wielu są źle postrzegane. Ja mówiłem na temat If You Fit Your Macros w zeszłym roku i też macie w informacjach pod filmem link do mojego materiału odnośnie If You Fit Your Macros sprzed roku. I ja osobiście mówię, ja zdania na temat If You Fit Your Macros od tamtej pory absolutnie nie zmieniłem i ono jest ciągle takie samo. I zawsze takie będzie. I teraz tak, pierwszy zarzut owcy, jaki był pod moim adresem konkretnie, to było to, że już wam mówię, ja dałem post, jeden z widzów, a dokładniej dieta trening według Kohelak, opisał tam, słaba próba powrotu, dziwię się, bo jasno jest powtarzane, że If You Fit Your Macros znaczy, że jemy czysto i możemy na przykład 20% kalorii dobić jedzeniem mniej czystym, a nie jedzeniem samych śmieci. Nigdy nie wyglądałem lepiej i nie czułem się lepiej psychicznie niż na If You Fit Your Macros. Wszystko jest dla ludzi, jak alkohol, zrównoważony człowiek potrafi mieć umiar. To samo jest z If You Fit Your Macros, proste. I owca tutaj propsował ten komentarz że tak powiem, negował moją odpowiedź na ten komentarz, a moja odpowiedź była taka, nie zrozumiałeś, tu nie chodzi o to, czym If You Fit Your Macros było z założenia, ale czym stało się dla was. Większość gimbazy, i tutaj owca miał pierwszy raz do mojej osoby, czyli, że używam określenia gimbazy. No przepraszam bardzo, ale dla mnie osobiście określenie gimbaza nie jest określeniem obraźliwym, tylko jest określeniem pewnej grupy społecznej. Obecnie, w dzisiejszych czasach, jak to wygląda, bo to jest tak samo jakby dla mnie przynajmniej osobiście. Możecie się z tym nie zgadzać, może ja mam poroniony pomysł, może ja mam poroniony w głowie, jestem idiotą, nie wiem. W każdym bądź razie dla mnie określenie gimbaza jest określeniem po prostu dla pewnej grupy osób. Tak samo jak na przykład dzieci kwiaty, więc nie wiem, czy ktoś, kto żył w latach 70. jak się powie, że był dzieckiem kwiatem, może być obrażony. Więc jeżeli, przepraszam bardzo, jeżeli kogoś tu uraziło stwierdzenie gimbazy, to nie chodziło mi, żeby kogoś obrazić, tylko właśnie o pewną grupę ludzi w pewnym wieku i to ja uznaję jako określenie gimbaza. Może faktycznie ma to wydźwięk negatywny, dlatego jeżeli kogoś to uraziło, przepraszam, jeżeli owca też to odebrałeś negatywnie, no to mam nadzieję, że teraz wiesz, o co mi chodziło. I dalej w tym komentarzu, nie odbiera If You Fit Your Macros jako dodania batonika, ale jako zjedzenie samych batoników i może jednej piersi. Nawet twórcy hasła o tym mówią oficjalnie, po prostu wszystko się przywróciło do góry nogami. If You Fit Your Macros w założeniu pierwotnym nie było żadną nowością, bo bro od zawsze ładowali się na zasadach If You Fit Your Macros i po zawodach też je stosowali. Tylko że wtedy nikt nie mówił, że to jest jakiś nowy sposób odżywiania się. Z czasem wyszło to na piedestał jako coś nowego, a nowe to nie jest. Tak samo jak crossfit czy trening z ketlami, ludzie w latach 40. już tak trenowali. I to była moja odpowiedź, ale bardzo istotne według mnie w tym poście jest to, co ja napisałem w całym nagłówku tego postu, jak go udostępniałem. Napisałem dokładnie tak. Prezes wrócił. Nie powiem, ostro powiedziane. Ale trzeba przyznać, że Paweł ma jaja.
No bo trzeba przyznać, że jeżeli oficjalnie na necie, tym bardziej, że ja znam Pawła, może nie osobiście, ale kontakt przez neta utrzymujemy prywatny też i wiem w dużej mierze, jakie ma podejście. Więc jeżeli Paweł udostępnił ten film, to nie jest pod wpływem chwili, tylko gwarantuję wam, że on to dokładnie przemyślał, więc musi mieć jaja, bo wiedział doskonale, co się stanie po tym materiale. Dalej, zgadzam się z tym, co powiedział w około 90%. Napisałem w około 90%, a nie, że w 100%, tak? Dlaczego w 90%, a nie w 100%? Dlatego, że właśnie to było bardzo przejaskrawione, więc jeżeli bym napisał, że się zgadzam w 100%, to właśnie nie chciałem, żeby wiele osób odebrało moją aprobatę dla tego materiału, tak jak odebrało, ale mniejsza. Dalej, może powiedział to bardzo dosadnie, ale tak chyba trzeba, żeby do niektórych dotarło. Napisałem niektórych, niektórych, tak? Dlaczego napisałem niektórych? No właśnie dlatego, że teraz przejdziemy do tych zarzutów owcy. Dlatego, że owca zarzucił, że ja czy Paweł z drugiej strony medalu. Ja za Pawła tu nie odpowiadam, bo my mamy dobry kontakt, ale jaka jest jego opinia, to już tam na jego kanale możecie zobaczyć. W każdym razie, jeżeli chodzi o mnie, staranie się ukazać Infiltrator Macros jako coś skrajnego. No właśnie nie. Ja się nie staram pokazać Infiltrator Macros jako coś skrajnego, tylko staram się wytłumaczyć ludziom, którzy widzą to jako coś skrajnego, jako coś, jako tak naprawdę właśnie ten dodatek. I to powiedziałem już rok temu w tym materiale, o którym wam powiedziałem na początku. I jeszcze raz zachęcam was do zobaczenia tego materiału, bo tam naprawdę mówię szczerze od serca, co ja myślę o If It Fit Your Macros i o całym haśle jedz co chcesz, wyglądaj jak chcesz i tak dalej. I przypominam, że ten materiał był nagrany jeszcze przed tym, jak byłem u chłopaków na treningu pierwszym, jeszcze przed całym Sopotem i przed tym, jak zaczęła się cała nasza jakaś tam, powiedzmy, znajomość. Dalej. Tam powiedziałeś, Michale, że może wasza droga jest lepsza, a może Pawła z DSM-u droga jest lepsza, że to się okaże. Ja się z tym zgadzam. Ja nie powiedziałem, że moja droga jest najlepsza. Ja po prostu pokazuję, jaka ona jest i ona jest dobra dla mnie, bo ja się z tym dobrze czuję. To jest kwestia w bardzo dużej mierze według mnie psychiki. Jeżeli robisz coś wbrew sobie, to ci się to nie uda. Ja kiedyś próbowałem trochę stosować If It Fit Your Macros, ale źle się z tym czułem osobiście, bo ja po prostu lubię taki styl życia i taki styl jedzenia. Wszystko. Jeżeli komuś bardziej pasuje If It Fit Your Macros, ale prawdziwe If It Fit Your Macros, to okej. Okay. Na przykład wy. Przecież ja nie mam nic do tego, jak wy jecie, ja nie mam nic do waszych dzienników żywieniowych, czy na przykład jak Ernest Matysek, pozdro Erni, tak a propos, sobie je. Ja nie mam do tego nic, że ktoś sobie dodaje jakieś tam rzeczy. Zresztą sam nawet jak mam osoby, którym pomagam w treningach czy w rozpisaniu diety, to każda osoba, która się do mnie zgłaszała, każda jedna może to potwierdzić. Jedno z pierwszych moich pytań jest, czy chcesz jeść w stylu bro, czy chcesz jeść w stylu jedz co chcesz. Bo to jest indywidualna decyzja każdej osoby. Więc ja nie jestem jakimś mega przeciwnikiem prawidłowo rozumianego If It Fit Your Macros. Dalej. Właśnie to określenie gimby, to tak jak już powiedziałem, dla mnie gimby czy gimbaza nie jest określeniem negatywnym, aczkolwiek faktycznie może mieć to negatywny wydźwięk, więc jeżeli kogoś to uraziło, to przepraszam. Ja przez słowo gimby rozumiem po prostu specyficzną grupę ludzi w dzisiejszych czasach, w wieku powiedzmy od 14 do 16, 17, max, no do około 16, 17 lat, która jest pokoleniem tak naprawdę internetu. I to jest dla mnie określenie gimby. Może źle to rozumuję, jeżeli tak, to przepraszam. Ja nie jestem nieomylny i nigdy nie mówiłem, że jestem najlepszy i the best. Dalej. Powiedziałeś tam, Michale, o tym, że masz nadzieję, że zrobię formę na Sopot. Dzięki wielkie. Ja też mam nadzieję, że z tych wszystkich kontuzji się wyleczysz. Od samego początku, chyba to jeszcze pamiętacie, wspieram Sakera, jeżeli chodzi o jego powrót. Naprawdę bardzo się cieszę, że Saker wrócił. Tak samo cieszę się, że ty się wyleczyłeś z różnych tam kontuzji, o których też wcześniej rozmawialiśmy prywatnie, o których się też nie mówi za bardzo, o sprawach, o których się nie mówi za bardzo oficjalnie. Więc naprawdę się cieszę z tego, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak samo bardzo wielkie propsy dla Robercika za to, jak obecnie wygląda i za jego formę. I osobiście uważam, że pierdolenie teraz w kwestiach, że Robercik jest na bombie, czy tam nie jest, wywalone na to mam, czy ktoś jest, czy nie jest na tej bombie, grunt, że to, co robi, działa.
Szacun po prostu dla Robura, jest tytanem pracy i to widać. Jest sobie właśnie systemem Ifit Feature Macros, ale się wszystkiego trzyma. Więc szacunek dla Robercika, pozdro dla Sakera za to, że wrócił, że wraca. Pozdro dla Ciebie, Owca, i mam nadzieję, że wyleczysz się do końca z tych wszystkich swoich problemów. I szacunek dla Pączka za to, że wyszedł na scenę. Gratulacje. Ja nie mam do Was nic, chłopaki. Dalej. Powiedziałeś tam, żebym się ogarnął i że więcej wcale nie znaczy lepiej i że mogę to zrozumieć, jak sobie coś zrobię, jak stracę zdrowie i tak dalej. Tu się z Tobą, Owca, no niestety nie zgodzę, dlatego że no, każdy może mieć chyba swoją opinię. I dla mnie więcej znaczy lepiej, ale też trzeba to jakoś rozróżnić, bo też nie chodzi o skrajność, że będę zapieprzał teraz 24 godziny na dobę, bo więcej wtedy zrobię, ale to co robię, chcę robić na 100% po prostu i sam po sobie, każdy organizm jest inny. Ja pamiętam, jak się poznaliśmy i mówiłeś, że to było w zeszłym roku jeszcze przed Sopotem, jak zaczynałeś przygotowania i podajesz, że dwa razy w tygodniu robiłeś po 5 minut cardio, coś takiego, czy 3, nie pamiętam, no ale wiem, że było bardzo tego mało. I na Ciebie to działało. Chwała Ci za to, szczerze to Ci zazdroszczę takiej przemiany materii i takiego metabolizmu. Ja niestety zauważyłem po sobie, że mój organizm, no niestety genetyka to największa kurwa, mój organizm działa tak, że ja muszę naprawdę dodać duże ilości tych aerobów, żeby ten metabolizm zaczął się kręcić i żebym naprawdę odczuwał to, że się dzieje to co powinno. Więc ja dlatego tak funkcjonuję, bo ja już zauważyłem po sobie, że lepiej to działa na mnie. Na mnie! Nie znaczy, że będzie działało na Ciebie, Michał, czy na Sakera, czy na Robercika, czy na Pączka, czy na Waszych widzów, czy na moich widzów, czy na naszych widzów, bo też jest sporo osób, które śledzą oba kanały. Więc to wszystko w tym temacie. Dla mnie osobiście, pod tym aspektem, który robię więcej, znaczy lepiej. Kto ma rację? Uważam, że obie strony mają rację. Bo tak jak powiedziałem przed chwilą, dla jednych będzie lepsze to, dla innych będzie lepsze tamto. Każdy musi zobaczyć, co działa lepiej na niego. Dalej. W sytuacji, w której ja się odnoszę do If It Fit Your Macros czasami, ja nie mówię bezpośrednio o Was. Ja wiem, że w Polsce Wy jesteście prekursorami i faktycznie czasami używam tego hasła jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, ale to jest zrobione po to, że wiele osób jak powiesz If It Fit Your Macros, znaczy wiele, no część osób jak powiesz If It Fit Your Macros, to nie kuma o co chodzi, ale jak powiesz jedz co chcesz, wyglądasz jak chcesz, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, to jest bardzo duża grupa ludzi, która od razu wie, o co chodzi. I też to jest wielki szacunek dla Was, naprawdę mega Wam się to udało, że byliście w stanie tak wypromować, można powiedzieć, swego rodzaju markę. Bo to już nie jest hasło, to jest wręcz marka. Dlatego czasami używam tego hasła, ale absolutnie nie odnoszę się do Was w tym, co mówię. Bo tak jak powiedziałem, ja do stosowania If It Fit Your Macros dla osoby, która nie chce startować, która po prostu chce być zdrowo wyglądać i chce się dobrze czuć, w takim zestawieniu, czy w taki sposób prezentowany, jak jest na przykład, tak jak mówisz, Owca, że max 20% z tam jakichś żelków czy czegoś tam innego, ja do tego nie mam nic, uważam, że dla wielu osób jest to mega rozwiązanie. Kwestia dalej. Nigdy w żadnym materiale nie powiedziałem, że jesz, czy jadłeś przez 2 tygodnie syf. Dlaczego? Dlatego, że ja tak naprawdę nie wiem, co ty dokładnie jadłeś i nie interesuje mnie to, szczerze mówiąc, bo to jest wybór każdego z nas, ale wiem, że jesteście ogólnie, chłopaki, na tyle ogarnięci w tym temacie, że raczej tak byście nie zrobili, więc ja nigdy, znajdź mi fragment, gdzie ja powiedziałem, że 2 tygodnie, bo ty tam zarzuciłeś, że gdzie ty powiedziałeś, że 2 tygodnie jadłeś jakieś tam niezdrowe żarcie tylko, a gdzie ja powiedziałem, że jadłeś? Więc to jest kolejna kwestia. Dalej, twoja kwestia, kto wyszedł na scenę? Wy czy my, tak to ładnie określiłeś? Wy. Wy wyszliście na scenę. Dlaczego ja nie wychodzę na scenę? Dobrze chyba wszyscy wiedzą. Zresztą nawet w Sopocie w zeszłym roku o tym rozmawialiśmy. I wtedy jakoś nikt nie miał takiego zdziwienia, że ja nie chcę na przykład wyjść, bo normalnie rozmawialiśmy. Była dyskusja ale też na ten temat. Tak samo w Warszawie, jak byliśmy na Warsaw Beach, też o tym gadaliśmy. Więc no to tu chyba wszyscy wiedzą, jak to wygląda z mojej strony. Jeżeli chodzi o, bo ty się odnosiłeś w tym materiale do Pawła i do mnie. Jeżeli chodzi o Pawła, ja się tutaj nie wypowiadam, bo Paweł jest osobną jednostką. Kolejna kwestia.
To, jak powiedziałeś, że 80%, że wyniejecie 80% żelków i 20% zdrowego jedzenia, tylko właśnie jecie 80% zdrowego, czy tam 90%, a tylko 10% niezdrowego. Ja to wiem, ty to wiesz, część twoich widzów to wie, bo śledzą was i śledzą wasze dzienniki, ale uwierz mi, naprawdę, jest masa ludzi, która o tym nie wie. I ja naprawdę mam zbyt dużo zajęć, zbyt bardzo jestem zajęty swoim życiem i swoimi problemami, jakie mam, bo każdy je ma, aby się przejmować tym, co ktoś tam myśli o aby się przejmować tym, czy ktoś je tak, czy ktoś jest śmak, aby kogoś ścisnąć dla samego ciśnięcia, aby wywoływać jakieś gówno burze i inne tego typu kwestie, bo moje hasło dla mnie jest ciągle aktualne, tak? Na sterydach czy naturalnie, kogo to obchodzi, grunt żyłączna z kulturystyka. I ja naprawdę uważam, że nie ma co robić piany i się teraz tutaj sprzeczać, zżerać, bo wy robicie coś w pewien sposób, ja robię to inaczej, Paweł z DSM robi jeszcze inaczej, Ernest też ma swoją drogę, Krzychu też ma swoją drogę, Pomocny ma swoją i każdy ma jakąś tam swoją drogę, ale łączy nas jedna wspólna pasja, łączy nas wspólna zajawka. Na debiutach się jakoś widzieliśmy, nie było spiny. Chyba z tydzień temu rozmawialiśmy przecież na Facebooku, też nie było spiny. Więc ja nie rozumiem, po co robić tego typu problemy. Fakt faktem, że film Pawła, wiedziałem, że wywoła pewną dyskusję, ale nie sądziłem, że wywoła tak skrajne reakcje. I teraz naprawdę, uwierzcie mi, że może jak się z kimś widzicie, to może na te zawody jeżdżą osoby, które są faktycznie zajarane tematem i faktycznie was śledzą. Bo ja też jak jeżdżę na te różne zawody, to mniej więcej się pojawiają te same osoby, po twarzach już nawet kojarzę niektórych. I to są osoby, które śledzą to wszystko, jakoś tym żyją. Ale naprawdę jest multum ludzi, nawet u mnie na siłowni, które zna hasło, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. Widziało jakieś filmy, jak na przykład na redukcję jecie kebab i oni mają uświadomione w głowie, że właśnie ten kebab jest rozwiązaniem. Ja nie mówię, że to jest wasz zamysł, że wy chcecie, żeby tak wyglądało, czy że według was to tak wygląda, ale naprawdę jest spora grupa ludzi, która tak to odbiera, dlatego ja czasami wypowiadam się w ten sposób, aby tych ludzi w pewien sposób uświadamiać i uważam, że koniec końców bardzo dobrze się stało, że powstał ten film Pawła, bo wywołał dyskusję po raz kolejny i przypomniał o materiale, bo sam to powiedziałeś, teraz mówię do ciebie Michał, sam to powiedziałeś, że wy już rok temu mówiliście, czym jest Fit for Macros. Oczywiście, ja się przyznaję, że to mówiliście, bo ja pamiętam ten materiał i pamiętam, co tam mówiłeś. Pamiętam też, że nie negowałeś, jak się spotkaliśmy, mojego materiału odnośnie co ja sądzę o Fit for Macros, bo te zdania tak naprawdę się powielają. Mamy bardzo podobne poglądy w tej kwestii, tylko przez to, że ja osobiście żyję w stylu bro, to wiele osób uważa, że ja neguję i Fit for Macros. A ja prawdziwe i Fit for Macros zawsze będę wspierał, bo tak jak mówię, dla osoby, która po prostu sobie chodzi na siłownię, chce sobie potrenować i dobrze wyglądać, a ma słabość na przykład do słodkiego, to i Fit for Macros jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale tak jak powiedziałem, wiele osób naprawdę, uwierzcie mi, źle interpretuje ten temat dalej i dlatego od czasu do czasu trzeba, według mnie, ten temat poruszać od nowa. I teraz jeszcze jedna kwestia. Dużo osób teraz się czepia tutaj Pawła Groma, że próbuje teraz zrobić jakąś gównoburzę, że jedzie po WK, że ja jadę po WK. Też widziałem jakieś komentarze dziwne, że ja jestem chujem, bo wybiłem się na was, co wcale nie uważam, żeby tak było, ale mniejsza z tym. I teraz naprawdę, niech ludzie wezmą pod uwagę, że Paweł Grom mieszka w Stanach Zjednoczonych, w USA. A w USA, jeżeli ktoś śledzi kanały z USA, naprawdę jest multum ludzi. Ja nie mówię tutaj o kanałach typu na przykład Mata Ogusa czy Chrisa Jonesa, POG, bo tam oni naprawdę w miarę to jest makro trzymają w rozsądny sposób. Ale jest naprawdę sporo kanałów, gdzie ludzie jedzą przez cały dzień poptarcy same, popijają białkiem WPC, i ewentualnie dojedzą to jakimiś orzeszkami ziemnymi, czy tam masłem orzechowym. I im się makro zgadza i jest fajnie, tak? I ja takiego czegoś nigdy nie będę popierał. Dla mnie to jest wypaczenie całej tej idei. Zresztą ja już o tym też mówiłem w tym materiale sprzed roku. I tak jak mówię, odsyłam wszystkich, jeżeli ktoś nie widział, do tamtego materiału. Link macie pod filmem. Więc jeszcze raz,
ostatecznie. Cieszę się tak naprawdę, że wynikła taka dyskusja, bo część osób na pewno pozna też opinię, czy pozna, bardziej się zagłębi w ten temat. Pozna opinię chociażby właśnie was, mówię tutaj o chłopakach z Warszawy. Druga kwestia. Też fajnie, szczerze powiem, fajnie owca, że trochę po mnie pojechałeś, dlatego że człowiek czasami potrzebuje takiego, jak to ładnie zrobiłeś, ten taki, ten symboliczny gest, taki, czyli tak, człowiek czasami potrzebuje takiego pierdolnięcia, bo jest coś takiego, nie wiem czy ktoś, czy znacie to stwierdzenie, ale jest coś takiego jak efekt fałszywej jednomyślności. I na czym to polega? To teraz wam się tu wyświetla. Możecie sobie też w Google wpisać, co to jest efekt fałszywej jednomyślności. I czasami to faktycznie jest tak, że jeżeli człowiek wierzy w coś bardzo mocno, to uważa, że wszyscy odbierają to, co on powiedział, w taki sposób, w jaki on myślał, że to zabrzmi. Ale każdy myśli inaczej i naprawdę wiele osób może to źle odebrać. Dlatego fajnie, że do mnie się też odniosłeś, bo to pokazuje, że dużo osób mogło źle zinterpretować moje zamiary w tej kwestii. I to było chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Jest on dość długi, ale wydaje mi się, że trzeba sprawę wyjaśnić i rozwiązać, zanim się zrobiła gówno burza z tego totalna. Dużo osób się pytało, dlaczego chłopaki z Warszawy już nie polecają mojego kanału. No to teraz już chyba wszyscy wiedzą dlaczego. Ja w swoich polecanych nadal zostawiam chłopaków z Warszawy, bo uważam, że robią dobrą robotę. Nie ze wszystkim się zgadzam, co się pojawia na ich kanale, ale na przykład filmy Sakera ostatnie, te takie merytoryczne, bardzo mi się podobają. Kwestia filmu, w którym tłumaczył funkcjonowanie bicepsu i tricepsu, co robić, żeby rosła łapa. Bardzo fajny materiał, sam się przerzuciłem z uginania na modlitewniku ze sztangą łamaną na prostą. Właśnie pod wpływem jego materiału. Więc to nie jest tak, że ja jestem jakiś, mam klapki totalnie na oczach i tylko sobie robię po swojemu. Jestem otwarty na opinie innych, ale ja po prostu czuję taki styl życia i ja się dobrze z tym czuję, naprawdę. Ja lubię tak żyć i mam tak poukładane życie, że mi to odpowiada na dzień dzisiejszy. Jeżeli powiedzmy coś się pozmienia diametralnie w moim życiu kiedyś, to może zmienię zdanie. Na dzień dzisiejszy go nie zmieniam, na dzień dzisiejszy jest ciągle tak jak było. I mam nadzieję, że jak się spotkamy w Sopocie, to nie będzie żadnej spiny, bo nie po to, według mnie, nie po to robimy to wszystko, aby się jeszcze żreć bez sensu. I jeszcze raz dzięki Owca za to, że mimo wszystko masz nadzieję, że tą formę zrobię. To było wszystko, jeżeli chodzi o materiał. Zapraszam was na kolejne i do zobaczenia. Pozdrawiam.